zdrowia. Słoneczna Kalifornia. Stan, skąd pochodził, gdzie wygrał prezydent Reagan. Konserwatysta, republikanin, no i normalny człowiek. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, czego Kalifornia zabroni następnym razem? Kiedy przyszli po torby plastikowe do sklepu, nic nie mówiłeś. Kiedy przyszli po plastikowe słomki, nic nie mówiłeś. No i teraz przyszli po co? Przyszli po plastikowe butelki. Przyszli po te plastikowe butelki, zabronili ich sprzedawania na lotnisku, w San Francisco. Także międzynarodowe lotnisko, gdzie w zasadzie każdy powinien mieć szansę się napić wody, kupić sobie wodę, nie ma szansy na to. Ma to sens? No nie, jak zwykle czerwoni komuniści nigdy nie mają, nie robią sensu, ale to nigdy Kalifornia ostatnio to po prostu jest zdebilowaciała, zidiociała. Człowiek biegnie na to lotnisko, stoi później pół godziny czy godzinę, żeby sprawdzili. No też sprawdzają z reguły staruszki i zakonnice i ludzi na wózkach inwalidzkich, a nie tych z brodami bez wąsów, którzy teoretycznie są najbardziej podejrzani, no ale to są takie wewnętrzne przepisy. No i przechodzi się przez tą kontrolę, no i później już nie można kupić butelki w plastiku, no trzeba iść sobie do jakiejś fontanny przy kiblu, no bo są takie schładzane. Można się napić, no i można używać swoją metalową butelkę, no albo iść i kupić szklaną czy metalowy kontenerek za 5 razy więcej, no i zapłacić jeszcze 10 centów za torbę do niesienia tego, no bo w Kalifornii właśnie torba w sklepie, jeżeli się chce dostać, czy się nie dostaje, można sobie kupić. No oczywiście facet, dorosły mężczyzna traci około 1,5-2 litrów wody w czasie przelotu, powiedzmy 8-10 godzin, także można się odwodnić i teraz wody nie sprzedają. No można jeszcze kupić najróżniejsze soki z cukrem, z jakimiś kolorkami numer 17, brązowy czy żółty, no ale wody nie można. Także to jest idiotyzm nieprawdopodobny. No w tej Kalifornii jeszcze ta woda w plastikowych butelkach zabroniona sprzedawania na lotnisku też nie jest tak najgorsze. Od przyszłego roku każdy dom zbudowany w Kalifornii będzie musiał mieć panele słoneczne. Przymusowo. Także nie dadzą zezwolenia na zamieszkanie, jeżeli nie będzie. No to już jest $10,000 dodatkowo. Jest straszny brak mieszkań w Kalifornii, no bo tam jednak te przepisy są takie, że zabraniają budowania. Brakuje 1,5 miliona domów, mieszkań powiedzmy, no 1,5 miliona miejsca zamieszkania dla ludzi czy dla rodzin. Także to będzie kosztowało praktycznie 15-12 miliardów ludzi, którzy będą chcieli gdzieś tam zamieszkać. Co Kalifornia stara się zrobić z tym, że brakuje mieszkań, przy stacjach autobusowych i przy stacjach pociągowych będą zmieniali zoning. Zoning to jest w Ameryce, no to w zasadzie to każde miasto, no to ma strefę taką jakąś przemysłową, no jeżeli mają przemysł, no ale taki mały jakieś fabryczki, nie fabryczki, garaże, nie garaże, nawet hotele mają swoje miejsca, nie wszędzie można postawić hotel, no i są w zasadzie rejony do mieszkania jednorodzinne, tylko jednorodzinne, tam do 3 rodzinnych i wielorodzinne. Także wszystkie te strefy są podzielone bardzo konkretnie. Nie można tego zmienić. Także że nie można wybudować powiedzmy apartamentu na ulicy, gdzie są jednorodzinne i tak dalej. No ale to teraz jest taka propozycja.
numer 50, gdzie w zasadzie będą pozwalali na zmianę tych przepisów przy stacjach kolejowych i przy stacjach autobusowych. Będą mogli budować do 5 pięter, będą mogli budować garaże wysokopiętrowe i tak dalej, i tak dalej. Także to w zasadzie zaakceptowali w maju, no ale ten cały ten plan, no to taki komercyjny dla deweloperów, którzy w zasadzie będą sprzedawali dla zysku. No to teraz właśnie ludzie zaczęli narzekać, że za mało z tych mieszkań jest przeznaczona dla ludzi o niższych dochodach. No bo właśnie z reguły to też jest przeznaczone około 20-30% w tych wszystkich domach, no to ludzie płacą mniej, no tyle tylko, że nie mogą później sprzedawać. Także cena rynkowa jest cena rynkowa, cena subsydiowana jest subsydiowana, ale kasy na tym zarobić nie można. No mniej się płaci. Podatki do miasta się płaci od wartości, powiedzmy, takiej prawdziwej, no ale powiedzmy pożyczka dla banku, no to jest 40% od takiej rynkowej. Także co miasta zrobią? No przypuszczalnie miasta zaczną zamykać te stacje kolejowe, bo powiedzą, że nie będą im potrzebne. Także, że to będzie w sumie strata w obydwu stronach. No, to można powiedzieć, będzie strata przy zamykaniu stacji. No nie jest duża strata, no bo będzie można używać taksówek, czyli tego Lyft czy Uber. Też można podjechać i zapłacić, nie używać pociągu czy autobusu. W Kalifornii no to nie tak do końca, no bo jest propozycja taka numer 5, gdzie w zasadzie robota taka na fuchę, no bo większość ludzi tych, co jeździ Uberem, no to jest taka fucha, to jest po godzinach czy w czasie godzin, to i tak powiedzmy połowa ludzi nie wytrzymuje więcej niż 80 dni pracować. I w zasadzie połowa ludzi no to pracuje mniej niż 10 godzin tygodniowo. Także to już nie może być bardziej większa fucha. No ale w Kalifornii chcą zrobić prawo, że wszystkie te taksówkowe fuchy, no to w zasadzie będzie minimum stawka godzinowa, że mają zarabiać $15. No i że mają być jako pracownicy tej firmy. No i co to się stanie? No stanie się to, że wszystko będzie też droższe, do dostawy będą droższe. No wszystko będzie droższe, Te innowacje, gdzie ludzie wymyślali, co zarabiali, co sobie dorabiali na tych fuchach, no i te duże kompanie, no to w zasadzie to jest powolutku zabijane. No i zabijają tych pracowników, którym chcieli pomagać. Także jak zwykle socjalizm ma dobre intencje, tylko zagłaszczy kotka na śmierć. Propozycja 64, która przeszła w 2016 roku, to pozwalała na hodowanie u siebie w domu sześciu krzaczorków marihuany. No ale dlaczego na przykład nie 7, czy nie 8? No tak tam jest, że powiedzmy powiedzieli 6 to jest wystarczająco. W Kalifornii też jest takie prawo, że można przyprowadzić psa do restauracji. I ci ludzie w restauracji to nie mają prawa się spytać, czy ten pies jest w zasadzie dla ludzi niewidomych, czy jest po prostu taki służy, czy jest taki pies bardziej przyjemnościowy. No ale w Kalifornii jest tak, że człowiek idzie do restauracji, no i nie wiadomo przy następnym stole, czy tam ktoś nie postawi miski z kluskami i pies nie będzie wpierniczał klusek pół metra obok. Starbucks w Kalifornii właśnie wykombinował, że bo zabronili te rurki
plastikowe, no to, to dają, dają rurki papierowe. Tyle tylko, że to jak się rurkę wysysa, no to ona po prostu jest, jest rozmiękcza się, no i to jest jak kawałek starej, starej gazety by było w ustach. No i Starbucks zaczyna, zaczyna kombinować takie kubeczki z taką zassawką. Także oni wykombinowali, że ta pokrywka to będzie bardziej taka, taka zassawka, jak dzieciaki mają takie nierozlewalne zakrywki do kubeczków. Wszyscy ci postępowi socjaliści, no to właśnie proponują podatkami. Podatkami oni nienawidzą ludzi, którzy mają trochę pieniędzy i tam jest powiedzmy 50% już podatków i jeszcze proponują, żeby wszystkie te, te akcje, akcje, bo tam Kalifornia, no to wypuszczają te akcje tych najróżniejszych firm, no i żeby był, był podatek do stanu od, tej, od tych pieniędzy, które tam nazbierają, te kompanie nazbierają. No jak to się odbywa, że powiedzmy jest firma inwestycyjna, no i ona mówi, okej, ile potrzebujecie kasy? No ci mówią powiedzmy 10 milionów czy ileś. No to liczą i liczą po ile to może być, powiedzmy po $10, no to oni hurtem, hurtem kupują to i dają powiedzmy te 80 milionów tej firmie, a później sprzedają teoretycznie za 100 milionów. Także powiedzmy mają 20 milionów zarobku, ale 80 milionów firma ma. No i teraz stan przypuszczalnie chciałby opodatkować to powiedzmy 10%, czyli zabrać te 8 milionów z tych 80, które kompania dostała. No oczywiście, że później po tych 100 milionach to ludzie zaczynają spekulować, no ale, ale to firma ta oryginalna dostała te 80 milionów. W wypadku Kalifornii dostanie tylko 72, bo będą powiedzmy opodatkowani. Prąd tak samo jest strasznie opodatkowany. Oni każą płacić 50 centów za kilowatogodzinę ponad tam jakiś dosyć minimalny minimalną ilość tej, tej energii takiej standardowej, także katują wszystkich. No dają, dają 30% powiedzmy upustu, jeżeli ktoś ma samochód, no bo zakładają, że powiedzmy ta energia elektryczna będzie ładowała ten samochód, no to dają tą zniżkę 30%, żeby no, poprawić. Kalifornia też jest ciekawa, że spaliny, samochody w Kalifornii to są dużo, dużo wyższe. 49 stanów ma swoje przepisy, czyli ten Ministerstwo Środowiska to kontroluje, a Kalifornia ma jeszcze bardziej debilowate. Oni Trump powiedział, żeby w zasadzie zatrzymać to, co ma być w 2020 roku, a nie to, co tam planowali 2035, no bo to tam są straszne, straszne restrykcje. Kalifornia powiedziała, że ma być 54 mile z galona. 54 mile z galona, no to jest powiedzmy tam 90 kilometrów z 3 litrów. 90 kilometrów z 3 litrów, no to, no to powiedzmy jest 4 litry na setkę, tak? Tak po polsku to by było 4 litry na setkę. No to, 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 to jest nie do wyobrażenia, szczególnie przy tych samochodach amerykańskich. Amerykanie nie jeżdżą Fiacikami 600, czy tam 800, czy 1100, czy 1200. Ludzie wolą wielkie samochody, no bo są i bezpieczne, i pakowne, i tak dalej. I także, że wszystkie te firmy Volkswagen, Honda, Ford, BMW, oni się tam dogadują się z tym, z tą Kalifornią, no i to wszystko też jest, to jest wszystko też jakimś takim oszukaństwem i w zasadzie przekłamaniem, no bo te przepisy nie dotyczą powiedzmy na przejechanie na kilogramy, czy jakoś na ileś osoby, tylko mają jakieś takie sztywne przeliczniki. No i to wszystko jest, to jest wszystko też oszukiwane między innymi tymi półelektrycznymi.
Także Kalifornia ma od groma debilowatych przepisów i prawa i tak dalej. No i największe prawo jest takie, że jest w San Francisco, to jest strasznie dużo bezrobotnych, bezdomnych. W 2010 zrobili takie prawo, że siedzisz, leżysz, tak? Także zabronili od 7 rano do 11 wieczorem. Jest bezprawne, żeby powiedzmy siedzieć na ulicy, czy leżeć na ulicy, no, w czasie dnia. W czasie nocy wygląda na to, że się zgodzili, że od 11 wieczorem do 7 rano mogą leżeć, a w czasie dnia nie. No ale policja w ogóle nie wydaje tych mandatów, po prostu olewa to wszystko. No i co robi San Francisco? San Francisco wydaje 30 milionów dolarów rocznie na właśnie zbieranie tych główień, tych obsranych, czyszczenie ulic, chodników, wyrzucają te ciągle przynoszone kartony, namioty i bardzo dużo jest igieł narkomanów. Turystyka do San Francisco po prostu spada, bo to się wszystko kiedyś to była jedna taka tam dzielnica, jedna ulica, gdzie wszyscy ci bezdomni, bami, narkomani, alkoholicy i w ogóle jakiś ludzie poza marginesem, którzy tam marnują swoje życie, to teraz wszystko się po prostu rozlało się na całe San Francisco, no ale to tak to jest, jak dla socjalistów, liberałów, kto ma miękkie serce, no to ma twardą dupę, no nie wiadomo jak to się wszystko skończy to w Ameryce, to albo się skończy wojną domową, albo po prostu wszyscy ci liberałowie po prostu pójdą po rozum do głowy i zaczną normalnie, konserwatywnie myśleć, że jedynie praca i jakaś uczciwość, a nie ściganie bogatych i pomaganie ludziom, którzy w zasadzie nie pracują. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do subskrybowania, dzwoneczek do powiadomień o codziennych filmikach. Wysyłaj, polecaj, dawaj gdzie się da, na wykopy, na Facebook i do następnego codziennego filmiku.